Śląsk-Wrocław, zatem aktualny mistrz Polski, na razie na 5. miejscu w tabeli, odwiedził nasze miasto. A wraz z nim na boisku pojawił się Sylwester Patejuk. Rzec by można warszawiak z bielskim rodowodem piłkarskim. 3 lata grał przecież w Podbeskidziu. Tym razem przeciwko nam. Na szczęście deszcz nie pokrzyżował planów, a boisko było suche. Jaki wariant taktyczny zastosuje trener Kasperczyk? Chwilę później, kiedy zawodnicy rezerwowi pojawili się na swoich miejscach, wszystko stało się jasne. Zajrzeliśmy jeszcze do środka, do Reksia, żeby sprawdzić jego prognozę. Miejmy nadzieję, że zwycięsko dla nas. Młoda, przyszła kadra Podbeskidzia pokusiła się o typowanie wyników. 2-0 dla Podbeskidzia. 1-0. I wyszli na murawę. Jeszcze przed meczem z rąk samego prezesa Podbeskidzia Sylwester Patejuk otrzymał koszulkę ze złotą trzynastką. Rzecznika prasowego koszulka dla Sylka, a także szalik klubowy Podbeskidzia. Kibice nie szczędzili oklasków. Wieloma znakomitymi bramkami Sylwester Patejuk. Charakterystyczne było też powitanie na boisku. I ruszamy. Już na początku Śląsk miał wymuszoną zmianę. Kontuzjowanego Diaza zmienił Voskamp. A kibice tańczyli. Rozpoczął się festiwal ataków pozycyjnych. Niestety, mimo iż mecz rozgrywany w piątek, to sobota strzelił nam w 7 minucie bramkę. Załamał się projektowany przez trenera system na mecz. Zamiast gry na kontratach, na szybkie skrzydła, szczęsne ziajka, graliśmy pozycyjne, gdzie kompletnie inni zawodnicy z innymi predyspozycjami byli mi potrzebni. Dodatkowo walka stawała się coraz ostrzejsza. W 40 minucie Patejuk na szczęście wycelował w poprzeczkę. W odpowiedzi indywidualnie Łatka przedał się do przodu, dośrodkowywał, ale skończyło się rzutem rożnym. Nawet niezbyt korzystnie rozporządził piłką. I tak skończyła się pierwsza połowa. W drugą połowę wrocławianie wkroczyli nader optymistycznie. Górale po burzy mózgów w szatni mieli już plan. Teraz trzeba było go wprowadzić w życie. Zanatera wszedł Liran Koer. Kibice stymulowali. Napięcie rosło. Nawet niebo rozpaliło się do czerwoności. Pawela podał do Ziajki, ten jednak strzelił ponad bramką. Znajdowaliśmy się coraz bliżej celu. I wtedy za szczęsnego... A w jego miejsce na bramkę z numerem 16 Kamil Adamek. A to był już jego pierwszy kontakt z piłką.
Dośrodkowuje cię ciała, główka Paweli i stopa Adamka. Kilka minut później głodni bramek górale zaglądali coraz częściej w kierunku Kalemena. W starciu z wrocławianinem drugą żółtą i w rezultacie czerwoną kartkę otrzymuje i opuszcza boisko Juraj Dancik. W 82 minucie sędzia stosuje ten sam wymiar kary dla Fabiana Paweli. Odtąd ostatnie minuty gramy w dziewiątkę. W ostatnich 5 minutach sędzia jeszcze 3-krotnie wyciąga żółty kartonik. Nie zmienia to jednak wyniku meczu. Ja myślę, że jesteśmy zadowoleni. Tych ostatnich 15 minut bardzo ciężkich było. Zadowoleni jesteśmy z tego meczu. No musieliście biegać za dwóch chyba, niełatwo się gra w dziesiątkę, ale w dziewiątkę to jest chyba jeszcze trudniejsze, prawda? No jest to bardzo trudne, ale pokazaliśmy, że jesteśmy drużyna. Było to widać na boisku tych ostatnich 15 minut, że wszystko do tego dali. Wejście smoka Kamil Adamek. Do tych swoich asyst w poprzednich meczach dorzuciłeś teraz bramkę. Powiedz, jak się czujesz? Bardzo fajnie, no szkoda, że nie zwycięską. Ale trzeba się cieszyć z remisu. Graliśmy przecież w dziewiątkę, 15 minut do końca. Teraz jedziemy na koronę po 3 punkty. Staraliśmy się jak mogliśmy, później mówię, brakowało nam zawodników jakoś tak, żeby bardziej otwarcie zagrać ze Śląskiem. No ale utrzymaliśmy ten wynik i myślę, że będziemy szanować ten remis ze względu na przebieg, na historię jego. To powiedz teraz, co powiedzieliście sobie w szatni po tej pierwszej połowie, no, która niezbyt była taka widowiskowa dla oka i musieliście coś na gwałt poprawić. To znaczy tam mieliśmy chwilę, trener chyba celowo zostawił nas chwilę samemu. Powiedzieliśmy sobie kilka słów między sobą. Oczywiście nie były to, że jakieś pretensje, po prostu mobilizowaliśmy się. Czasami trzeba po męsku powiedzieć, ale niezłośliwie. Tak się stało, trener przyszedł, powiedział swoje, ale spokojnie, nie analizował jakiejś pierwszej połowy. Myślę, że na to będzie przyjdzie czas, po prostu dał nam wskazówki na drugą połowę. Dokonał jednej zmiany. No i tak jak się zaczęliśmy grać, mówię, no trzeba było przede wszystkim więcej serduszka zostawić w drugiej połowie i no, remis jest remisem. Bardziej się już zaatakować nie dało, no nie mogliśmy się wszystkimi zawodnikami przesunąć do przodu, no przesunęliśmy się taką liczbą zawodników ofensywnych, jaką mogliśmy, no weszli wszyscy zawodnicy ofensywni, jakimi dysponowaliśmy, no i myślę, że wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby gdzieś tą wzmocnić grę do przodu i były potem sytuacje, żeby strzelić bramkę. Było dużo sytuacji gdzieś zamieszania pod bramką Richarda. No niestety piłka nie znalazła drogi do siatki i tyle. No, na pewno nie mogliśmy wyjść, odsłonić się, no bo ryzykowaliśmy kontrą, prawda? Wszedł Piotrek Malinowski, szybki, drugi napastnik, także... A jak oceniacie grę pod Beskidziem? Widzieliśmy, jaki to jest zespół i na co ich stać. Wiedzieliśmy, że ja również od wewnątrz bardzo dobrze znam ten zespół i chłopaków i wiedzieliśmy, że to jest ambitny zespół i będzie grał do końca. I niestety nie wystrzegliśmy się tego w drugiej połowie, co wykorzystali. Jestem dumny z tych chłopców, którzy w dziewiątkę w ostatnich 15 minutach zrobili to, co zrobili, czyli wytrzymali wynik 1-1, a jeszcze Malinka, jak szedł w końcówce teraz w szatni, powiedział, że jakby mu tam jeszcze paru centymetrów zabrakło, to by wyszedł sam na sam. Także nawet sama ilość zawodników, jak w dziewiątkę graliśmy i chcieliśmy skontrować w końcówce, cała ilość zawodników i Kamil się podłączał i Liran Cohen świadczyła o tym, że pomimo tego, że graliśmy w dziewiątkę, jeszcze w końcówce chcieliśmy tą drugą bramkę strzelić.